Siema, siema, witam Was w nowym odcinku LEGO Miasta. Jak wiecie z tytułu odcinka, dzisiaj kontynuujemy budowę naszego LEGO peronu. Czytałem Wasze komentarze, dokupiłem trochę części, trochę się zastanowiłem nad tym, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Część rzeczy mam wymyślone, część rzeczy będę jeszcze sprawdzał, improwizował. Nie wiem, czy to dzisiaj skończymy, pewnie też nie. Ja mam cały czas do końca pomysłu, co zrobić z dachem. Zobaczymy, co wyjdzie w trakcie budowy. Okej, jesteśmy już przy stanowisku budowniczym i co tutaj będziemy robić na początku? Przede wszystkim, co mi się nie podoba w tym, to, że ten podjazd dla inwalidów niepełnosprawnych był przy samych torach i to wyglądało, że tak powiem, co najmniej niebezpiecznie. Wiadomo, że to jest tylko makieta, ale jakiś tam minimalny realizm musimy zachować, więc na pewno będziemy musieli przebudować jakoś te schody. Może zrobimy mniejsze schody, a tutaj no, tą krawędź jakoś odgrodzimy. No i jedna z takich rzeczy, które chcę w pierwszej kolejności sprawdzić, to czy będzie to lepiej wyglądało z podwyższeniem o jednego brika. Pisaliście o tym, myślę, że warto to sprawdzić. Nie mówię, że tak zostawię, ale zobaczymy chociaż, jak to wygląda. Dobra, jak widzicie, wyszło nam coś takiego. Chciałem, żeby to było na równą długość, więc musiałem tu trochę pokombinować. Te schody nie są takie piękne wcale, ale jakoś to działa. Też musiała być odpowiednia długość tych schodów ze względu na ten łańcuszek. No i jakoś tak wygląda to realistyczniej. Ten podjazd nie będzie zaraz przy samych torach, więc myślę, że jest spoko. To by się w sumie przydała jeszcze jakaś barierka, ale no nie mam więcej takich łańcuchów, może. Jak kiedyś uda mi się dostać, albo jakiś inny patent na barierkę, czy jak to nazwiemy, wymyślę, to wtedy zrobimy po obu stronach. Na razie to tak zostawię. Zabierzmy się teraz za podniesienie tego wszystkiego. Oczywiście ja to tak teraz tylko zbuduję bardzo poglądowo, tylko w kilku miejscach dodam briki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w mieście. Jeżeli będzie słabo wyglądać, to znaczy, no ja to ocenię, no bo ktoś musi. Jeżeli mi się to nie będzie podobać, to zdemontuję to i zostawimy to na takim podwyższeniu. Ewentualnie może pokombinujemy, żeby to nie był cały jeden brick, ale na przykład dwa plate'y, jeden plate. A jak będzie ok, no to zostawimy. Do roboty. No cóż, chyba muszę się zgodzić z tym, że to wygląda lepiej na tych dwóch brikach i trochę mam problem, bo nie jestem pewien, czy starczy mi brików, żeby to wszystko w całości tak ładnie zabudować. Pewnie na całość nie ma szans, bo tu przypominam, że jeszcze jest tył, który w ogóle nie jest zabudowany, ale no na razie skupimy się na tym, żeby ten przód był tak ładnie zabudowany. Będziemy to budować w kratkę, tak żeby te tutaj wgłębienia ładnie się nachodziły i też dzięki czemu wszystko się będzie też mocniej trzymać. Ja tutaj szybko przerobiłem już schody, nie nagrywałem tego, przerobiłem też ten podjazd. Ja wiem, że tutaj znowu są te brzydkie krańce, ale tylko w ten sposób to może być na tą równą długość. I tak będziemy musieli jeszcze ten murek znowu wydłużyć, ale fajnie to wygląda, muszę Wam przyznać, przynajmniej mi się podoba. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, a ja zabieram się za dokładanie tych brików.
No dobra, udało nam się wybudować ten przód. Oczywiście to wszystko jest lekko wygięte i trochę gibocące się, bo tyły wygląda. No, nie wygląda. Ale najważniejsze udało się zrobić, starczyło nam klocku, więc teraz skupimy się na tym, jak zabudować ten tył. Wyużyjemy tych klocków, które nam zostały. Jeszcze mówię tutaj o tych cegłach jasnoszarych i potem zobaczymy, jak wzmocnić całość, bo to się troszkę zrobiło mniej stabilne przez to kolejne piętro z bricków. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Zrobiłem coś takiego, na razie jest to takie szczerbate. Mam jeszcze trochę tych brików, ale wolałbym je zostawić. Przynajmniej teraz całość jest dość stabilna. Dużo to wzmocniło, więc udało się generalnie. Jeszcze może coś tam na środku wzmocnię z tych rzeczy, które już będą kompletnie niewidoczne. Dzisiaj to już wszystko, jeżeli chodzi o samą budowę peronu. Teraz zajmiemy się tym, co jest na peronie, bo to chyba jest o wiele ciekawsze. Przede wszystkim pisaliście o tym, żebym fotele przeniósł pod ten szklany dach i też z tego względu dokupiłem więcej takich klocków. One są bardzo fajne i moim zdaniem idealnie pasują właśnie do peronu. Dlatego wykorzystamy sobie te części, zbudujemy coś takiego jak tutaj, tylko dużo większe i tam pod spód schowamy te siedzenie. Tak właściwie ma to większy sens, no bo jeżeli tu ma być jakaś poczekalnia, no to lepiej się czeka pod dachem, nie? A żeby nam się łatwiej budowało, wymontujemy sobie na razie to wszystko, co jest w tej centralnej części. Myślę, że takie rzeczy jak ta skrzynka pocztowa, którą tutaj usilnie próbowałem wpychać, ona tu nie pasuje i podziękujemy jej, znajdziemy jej jakieś inne miejsce w mieście. Nie będziemy tutaj ładować niczego na siłę. Pani Lucynka też musi zrobić wyjazd. Tak to wygląda. Mamy coś na kształt takiej kopuły przystanku autobusowego i dobrze, bo takie rzeczy jak najbardziej mają prawo być na peronie. W końcu i tu ludzie czekają, aż coś przyjedzie i to czekają w różnych warunkach, więc fajnie by było, jakby mieli jakieś zadaszenie, no nie? Teraz trzeba pomyśleć, w którym miejscu dokładnie to zamontować. Czy tak na środku? Czy może jednak bliżej tutaj naszego sklepu, czy tam kas? Czy z tej strony? Ja bym się jednak skłaniał ku temu, żeby to było na środku, ale wtedy musiałbym trochę przebudować tę część. Zaraz coś pokombinuję. I co o tym myślicie? Dostawiłem to do tej kolorowej ściany, a te drzwi, które tu były, przesunęłem tutaj na front, w ten sposób tutaj jest taki korytarz jakby i do tego sklepu, czy też tych kas można się dostać idąc przez cały korytarz albo tutaj bezpośrednio tymi drzwiami. Ten zegar, który był przy tej ścianie, przeniosłem tutaj. Oczywiście jeszcze mu chyba znajdę lepsze miejsce, wydaje mi się, że coś wykombinujemy, ale jako całość chyba jest lepiej, no nie? Dajcie znać w komentarzach, ja się chwilę zastanowię, co robimy dalej. I kontynuujemy. Okej, myślę, że możemy zamontować szyby do naszego budyneczku tutaj, dlatego że no tu jest dziura po prostu. I tutaj stanąłem przed dylematem, czy kupić szyby w kolorze takim, czy kupić szyby w kolorze takim. Dylemat się w sumie sam rozwiązał, bo o dziwo tych białych nie dostałem, przynajmniej u tego sprzedawcy, u którego i tak robiłem zakupy, więc mamy te niebieskawe. Zamontujemy je tutaj teraz. Nie wiem. Tak czy siak, tu będą musiały być dwa kolory szyb, bo raczej nie ma takiej szyby w kolorze niebieskim i takich szyb w kolorze białym. Może są, jeżeli są. Spróbuję ich poszukać, tak żeby to wszystko było w jednakowym kolorze, ale może wcale nie trzeba, może to tak nie wygląda źle. Oczywiście czekam jak zwykle na wasze opinie. Spróbujmy teraz coś pokombinować z tym wnętrzem. Ja muszę wam się przyznać, że dla mnie wnętrza budynków to są najgorsze rzeczy do budowania. Ja kompletnie nie mam w tym doświadczenia i boję się, że z tego wyjdzie kaszana, dlatego zrobię tutaj naprawdę bardzo mało rzeczy.
Czekam na waszą opinię i potem jak mnie pociśniecie w komentarzach, to będę poprawiał. Taki jest mój plan. No dobra, to lecimy. Myślę, że potrzebujemy tutaj przede wszystkim zmienić ułożenie tego blatu. Damy go może w poprzek, jakoś tak. I po co nam to? Myślę, że możemy sobie tutaj dać jakiś obrazek na ścianę, cokolwiek to jest. Nie wiem, znalazłem taki klocek, nie wiem kompletnie skąd on się wziął. O. I ta ściana już nie będzie taka pustawa. Kolejna rzecz, którą chcę tutaj koniecznie mieć, to kasa fiskalna. Kupiłem specjalną część do tego. Coś takiego. No i oczywiście jak jest kasa, to musimy też zamontować jakieś siedzenie. Wezmę to brązowe, które było wcześniej na peronie, bo kupiłem czerwone. Nie podobało mi się to, że były trzy czerwone siedzenia i jedno brązowe. Zamontujemy to jakoś tak pod lekkim skosem. Tak jak i samą kasę. No, obróć się. Ok. I w ramach testów użyjemy pani Lucynki. O nie, pani Lucynka się nie nadaje, bo ma za długi warkocz. Dobra, nie będziemy tutaj może tego testować, bo w sumie co tu testować, tak? Tu ma po prostu siedzieć jakiś ziomeczek. Przesunę to jeszcze trochę bardziej w tą stronę, dlatego że mam pewien pomysł. Nie wiem, czy on ma sens, ale mam coś takiego. To są, jak widzicie, drzwi przymontowane do ramy, tylko to jest mniejsze niż takie standardowe drzwi. Możecie sobie to porównać z tymi drzwiami. Myślę, że to się fajnie nada na jakąś szafę. No i uznajmy, że tu jest jakaś szafa, nieważne co w niej jest, bo właściwie tu nic tam nie będzie, ale powiedzmy, że daje to jakiś tam efekt. Okej, okay. Tylko teraz ten obrazek jest na tej szafie, musimy go przesunąć. Myślę, że coś powinno być na tym blacie, więc go też troszkę zmodyfikujemy. To znaczy wywalimy tego tajla dużego, tutaj damy może zwykłego plate'a i wytajlujemy to troszkę inaczej, czyli tak. Co tutaj damy? Myślę, że może to być jakaś roślinka, na przykład taki krzaczek z bardzo prostym wazonem, albo nawet zróbmy tak, że to leży tu i wtedy tu będziemy mogli dać coś jeszcze. I niech będzie, że tu jest jakiś napój. Powiedzmy, że to mógłby być jakiś termos na przykład, albo coś takiego. Dajmy go tak. I tutaj dajmy telefon komórkowy. Jakiś. I powiedzmy, że to zaczyna już wyglądać troszkę sensowniej. Teraz tak, mówiłem o tym, że fajnie by było, jakby to był też jakiś sklep, a nie tylko kasa z biletami, więc musimy tutaj dać jakiś asortyment. Tylko trochę brakuje miejsca, nie wiem, zrobimy coś takiego może, że weźmiemy tą ścianę i zamienimy ją z tą brikową ścianą. Może ściany też szyby, żeby było lepiej widać, co ja tutaj robię właściwie. I myślę, że możemy sobie tutaj spróbować zamontować jakąś taką półeczkę. I co my tutaj damy na tej półeczce? Myślę, że spoko by tu pasowały jakieś przekąski, tylko zróbmy najpierw tą półeczkę. Czy to wygląda sensownie? No nie, nie wygląda to sensownie, bo tutaj jest inna ściana zupełnie. Jakby to przybudować? Myślę teraz. Dobra, chyba wiem.
dobra, jak widzicie, mamy coś takiego. Myślę, że na tym już zakończymy budowę tego wnętrza, chociaż tu jeszcze jest troszkę wolnego miejsca. Nie wiem, czy nie, jakoś tego nie spożytkować. Pomyślę, jak mi coś przyjdzie do głowy, no to wtedy będziemy działać, ale na razie to tak zostawimy. Moim zdaniem jest ok. Nie jest to jakieś wybitne wnętrze. Dużo rzeczy tutaj nie do końca ma sens. Na przykład możecie się zapytać, co to jest. Nie wiem, wymyślcie sobie. Może to jest jakaś zabawka. Często w takich miejscach mają jakieś takie głupkowate zabawki do kupienia. Może to jest nagroda dla pracownika miesiąca. Nie wiem, ale wygląda całkiem spoko. Zwłaszcza jak tutaj damy te szyby, to ładnie widać przez nie i daje to jako całość fajny efekt. Moim zdaniem oczywiście. Możecie mieć inne i ja czekam na wasze zdania. Jak wiecie, to co piszecie w komentarzach ma faktycznie duży wpływ na to, co ja później robię, więc śmiało. Jeżeli wam się coś nie podoba, uważacie, że robię coś bez sensu, to nie krępujcie się, krytykujcie, tylko konstruktywnie. Chyba już czas tutaj dodać te rzeczy, które powinny być wcześniej dodane, a ja o nich troszkę zapomniałem, czyli te fotele w tym przejściu. Muszę teraz to wykminić, jak zrobić, żeby to najlepiej wyglądało. Mamy 4 czerwone fotele. Teraz pytanie, czy budować się tak, jak to ktoś z was napisał, dla obrażonych, czy może tak. Zaraz sobie to spróbuję i coś wybiorę. I tak to wygląda, moim zdaniem nie najgorzej. Czekam na wasze opinie, jak już mówiłem. Co my tutaj możemy jeszcze na szybko zrobić? Myślę, że jak najbardziej przydałaby się klamka tutaj w tych drzwiach, jak tak teraz na to patrzę. To oczywiście do tego może nie akurat ten groszek, tylko taki zwykły. Klamką może być cokolwiek. Okej. Tutaj mamy troszkę pustej przestrzeni, więc czas się tym zająć. Dodałem ten baner, który był oryginalnie właśnie przy tym mini peronie. Dodałem ławeczkę, którą budowaliśmy w odcinku o chodnikach. Dodałem lampę, którą też będziemy później dodawać do kolejnej części odcinków o chodnikach. Kwiatka, który był w poprzedniej wersji peronu. Tutaj stojak na gazety, który wyleciał ostatnio z miasta w związku z jakąś tam przeróbką, już nie pamiętam. No i obowiązkowo śmietnik. I to tyle na dzisiaj. Nie chcę, żeby odcinek się zrobił znowu zbyt długaśny. Oczywiście dalej nie mamy dachu. Pewne rzeczy będą do poprawek na pewno. Będziemy mogli tutaj dodać jeszcze jakieś detale. Myślałem nad tym, żeby może to wytajlować w całości, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jak zwykle po prostu poczekam na wasze opinie. Macie bardzo często bardzo dobre pomysły, albo przynajmniej myślicie inaczej niż ja, bo ja często czytając wasze komentarze łapię się za głowę, dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłem. Piszcie, to dla mnie naprawdę jest cenne. No i myślę, że fajnie jest mieć własny udział w tym, jak się rozwija miasto. I ja na razie to zostawię, tak jak powiedziałem. Poczekam na to, co napiszecie. I za jakiś czas zrobimy sobie trzecią część tego peronu. Myślę, że wtedy już go skończymy. A teraz czas go zainstalować do miasta. I tak to wygląda. Myślę, że nie znajdzie się osoba, która stwierdzi, że pierwsza wersja była lepsza. Moim zdaniem ta jest o niebo lepsza. Przede wszystkim to podwyższenie dużo dało. Przebudowa tutaj tego wejścia. Te szklane zadaszenie. Detale w środku. Jest moim zdaniem naprawdę spoko. Nie wstydzę się tego, a myślałem, że się będę wstydzić tej konstrukcji. Także można temat tego odcinka uznać za zamknięty. Jak co odcinek szukamy robocika w mieście. Poprzednio był on dość łatwo ukryty, bo na grobku, na naszym wzgórzu, znalazł go kilka osób, ale jako pierwszy gadżeciarz, gratuluję, trafiasz do rankingu. A minifigurką, której wybieraliście imię w tym tygodniu, był ten ziomeczek z aparatem. Wybrałem propozycję Flashboy od użytkownika Kanał o Wszystkim. Gratuluję, witamy cię w rankingu.
Zanim jeszcze przedstawię nową postać, troszkę ogłoszeń. Jesteśmy już bardzo blisko 700 subskrypcji. W momencie, kiedy to nagrywam, jest ich 692, więc lada moment powinniśmy przekroczyć ten próg. Co się wtedy dzieje? Myślę, że wiecie. Do miasta wjeżdża nowy stół, powiększamy je. To będzie już górna granica wielkości naszego miasta. Nic większego już nie zbudujemy, ale oznaczać to będzie dużo przebudowy, dużo nowych rzeczy. Zrobimy tory wokół miasta. Generalnie będzie się działo. Także jeżeli jeszcze nie daliście suba, zróbcie to. Tak samo zachęcam was wszystkich do wejścia na naszego Discorda, jeżeli jeszcze tam nie jesteście. Discord cały czas żyje, ma się dobrze. Urządzamy tam różne gry, zabawy, dyskusje i tak dalej. Zachęcam. Do miasta dorzucimy sobie zwierzaka, nie będzie to jednak pies, kot, pantera, papuga, a uwaga, kura. Przecież kogut, nie jest to sprecyzowane za bardzo, ciężko powiedzieć. Moim zdaniem to jednak kura bardziej. I teraz gdzie ją damy? No nie mamy w mieście żadnych wiejskich terenów, w parku raczej jej nie będzie, więc uznamy, że to będzie taka dziko żyjąca kura i damy ją gdzieś w okolice lasu. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję wam za uwagę, zostawcie suba, lajka, komentarz, dzięki, na razie, cześć!